Trzecia mapa od Lemnia Wolskaja, Fan Club Lobera 2, Feel the Heat 0. No Deathwinga niby łatwo ograć, ale robi bardzo dużo. No się tak wydaje. To raczej Deathwing musi popełnić błąd. I tu jest jak ograć tego Deathwinga. To gracz na Deathwingu musi prędzej popełnić błąd niż ty go ograsz. W Europie chyba ma 100% win ratio, jeżeli się nie mylę. Więc no... No i też 100% ban albo 100% pick. Masz 100% bana i 100% pick rate'u. I 100% win ratio. Klasycznie ETC-ek przez Feel the Heat banowany. Tym razem wrzucili złomiarza, więc zmienią podejście do draftu. Deathwing na banicji. No Ameryka jest słabszym regionem niż Europa. Alarak! O! Zostawili Zeratula. No a Dynouch mówi: dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Ja biorę już Zeratula w tym momencie. Wiara w umiejętności indywidualne Dynoucha ogromna. Natomiast przedarł się wreszcie Malfurion. No i Henning mówi: no to ja biorę Malfa. I weźmiemy sobie defensywnego solo lanera z bunkrem Kopenhagen na Blaze. Ana z Liming. Nano wzmocniona Liming, nano wzmocniony Zeratul. Dwa dobre cele dla X-Raya. Blaze ma samo leczenie, Malfurion może leczyć 3 targety naraz. Więc ten granat bytyczny też pomoże. Pytanie, czy chcą wyrzucić Lauryka? O, wolą Garrosha wyrzucić. Żeby tu miał jakiś się pojawić pick Diablo dla Laubera. Możliwe, że jej będzie zbanowany Mal'Ganis jeszcze raz. Zarya. Chyba słuszny ban, bo i tak jakiegoś tanka wezmą, a Zeratul nie chce koncentrować się na tankach. Ale Lauber nie odda Mal'Ganisa. Już jest jedna drzemka od Anny, druga drzemka od Mal'Ganisa i można ustawiać łatwe combo dla Liming. Carry, carry, carry jest potrzebny, carry, bezpieczny carry. To będzie bezpieczny, Chromi. Chromi będzie bezpiecznym carry. Pułapki, które może wykorzystywać do tego, żeby zamknąć siebie, żeby dać drużynie czas do pomocy, jak Zeratul po nią wejdzie, czy po prostu zamykać przeciwnika. A pętlę czasu Ana w żaden sposób nie neguje. Można też wyłapać Zeratula tą pętlą czasu, gdyby znowu popełnił błąd. Blade, Vid potrzebują frontu podwójnego. Vid na Diablo. A Blade Laurykiem. No tak jak mówiłem, skoro ten Lauryk nie będzie banowany, to jak najbardziej na Blaze'a Pożarskiego bierzemy tego Lauryka. I Vid na Diablo. Nie mają jak sobie z tym Diablo poradzić na ten moment. Plus więzienie otchłani jest też jakąś opcją, żeby połączyć to z apokalipsą Diablo. Ale sam Diablo dobrze ogłusza o grobowiec Lauryka, więc... Wow! Na zebo! Na zebo na koniec. Bardzo hero-ligowo, bo ten Nazebo, jak dojdzie do poziomu 20, to jest teoretycznie zwycięstwo dla ekipy fanklubu Laubera. Ale Nazebo na to, co jest. Ciekawe, jak Nazebo postawi zombie walla, to Diablo z przeciwnej drużyny może o tego zombie walla ogłuszyć. Siemaneczko DJ Raze, witam, witam. Taj na Nazebo.
Chyba chcą zignorować tego Diablo. Chyba chcą zignorować tego Diablo i... I to tyle. Po stronie lewej drużyna fan klubu Laubera prowadzi 2-0. Henik Malfurionem, Słam Grotte jako Chromi, Kopenhagen na Pożarskim, Sami, czyli Pan Tai jako Nazebo i Lauber Malganisem. Po przeciwnej stronie Field the Hit, Blade Leorykiem, X-Ray Anon, Ultralisk na Liming, Dnoch z Ratulem i Vit Diablo. Zawodnika, którego warto oglądać w tym meczu, to Dynouch na Zeratulu. Na razie zwiększony promień rozpłatania. Nic jeszcze to nam nie mówi, czy będzie full build pod rozpłatanie, czy może one shot, ale podejrzewam, że Dynouch skorzysta z one shotowania przeciwnika. No i ruszamy. Nazebo dalej pod stwora z otchłani, pomimo tego, że ten talent został znerfiony przez Blizzarda. Malganis, czas się pożywić, bo inny talent jest zbanowany. O! Ciuchcią jadą. Pełna ciuchcia. Ciuciu. O, Lauber. Panie Johanie. Szybko X-ray jeszcze granat rzuca, żeby znegować część heala, który gwarantuje Malfurion. Kościana od nowa od Leoryka na pierwszym talencie. Łapki rozstawiane, góra czyszczona. Ale tu jest atak, świetnie. Słam Grotta wychwycony. Niesamowicie dobrze też Henning ratuje z opresji defensywnym rutem. Sprytnie Kopenhagen. Leoryk przepchnął tą dolną linię, ale dzięki temu, że ta fala stronników drużyny czerwonej jest większa, fala Kopenhagena jest rozbijana. Jeżeli Blade nie dojdzie tutaj na czas, to nie zgarnie punktów doświadczenia z tej linii. Mam Grotta i Henik na obozowisku. X-Ray i Ultralisk już to obozowisko zrobili. Dynouch potrzebuje na razie czyścić linię. Ow! Oni wchodzą po prostu jak do siebie. Na obóz elitarny wsparcia. Lauber wyłapany, drzemka, ale zatrzymanie. Lauber jeszcze został granatem biotycznym. Ucieka za wszelką cenę Lauber. Lauber załatwiony przez Dynoucha, świetnie trafiony kolec. Pierwszy kill, pierwszy reset dla Ultraliska. Kopenhagen dołącza do bitwy, ale nikt nie wchodzi na punkt. I to jest przejęcie obozowiska. Bardzo duża ilość punktów doświadczenia plus apteczka na korzyść Field the Hit. Jest one shot. Zadawanie obrażeń wrogim bohaterom zwiększa wszystkie zadawane obrażenia o 6% na 3 sekundy, maksymalnie do 30% Zeratulowi. O, Kopenhagen wyleciał. Nie, body blokowali charge Blaze'a, a mogli. Na Zebo powoli staczki. No do pierwszego punktu powinien na Zebo mieć wykonanie pierwszego questa, do drugiego punktu, drugiej połowy questa. Talent jest zbanowany, bo zbyt długo trwa pancerz, jaki zyskuje Malganis. Dlatego nie widzimy tego najmocniejszego talentu. Jedno ogłuszenie, wita, drugie ogłuszenie, wita, unieruchomienie, wita. A Diablo dalej żyje. No, może nie do końca, bo kapitalnie uśpił Lauber pod strukturami. Więc jeszcze da radę tego Diablo pokonać. Pancerz magiczny wykorzystany, 48 dusz. Myszka Henninga wariuje. To niech kupi sobie kota, hehe. Jak wyglądają obrażenia? Chcę zobaczyć, czy Dynouch coś robi. 1700. To jest 1700 obrażeń i jeden kill na Malganisie. Ciekawe. Bardzo ciekawe.
A walka jeszcze o ten punkt będzie trwała. Pamiętajmy, że Ultralisk ma cały czas apteczkę. I w żaden sposób tej apteczki nie wykorzystali do ratowania Vita. Ready, ready, 3, 2, 1, odliczanie. Ponieważ tego w grze nie mamy. Technologia jeszcze nie dotarła na odliczanie. Teraz Zeratul może się teleportować do kolca. Wybuch będzie opóźniony, ale dzięki temu jest ta szansa, żeby dolecieć do przeciwnika. Szybko na turret. Gaming zyska jeszcze kulę regeneracji, żeby zwiększyć swoje obrażenia o 10% na 20 sekund. Na turecie podobnie zresztą drużyna fanklubu Laubera. Punkt odpuszczają na zeboczyści górę. Do tego topa ruszył Dynouch, ale Dynouch zaatakuje Taya. Wiem, że tych obrażeń nie ma wystarczająco sam Dyno. O, tutaj kolejna bitwa, tym razem apteczka wykorzystana, dwa turety za dwa turety. Vid zatrzymany w zombie wallu od Nazebo. Lauber męczy Dynoucha i Blade'a. Vid jeszcze oblegany przez Kopenhagena, ale Kopenhagen jest zbyt głęboko i Ultralisk dostaje pierwszy reset, a drugi reset łapie z Laubera i jeszcze trzecia bomba od Liming. Ojojoj, się Dynouch pomylił, trafił stronnika, nie trafił Chromi. To mogła być śmierć Słamgrotty, ale jak widać nie jest to śmierć Słamgrotty. Chciałby na Zebo te punkty doświadczenia, chciałby te staczki. Ultralisk nie dołożył obrażeń z teleportu, zabrakło zasięgu, ale pierwszy trygław w rękach drużyny Feel the Heat. Feel the Heat, trzecią mapę gra lepiej early game. Do poziomu 10 wydają się silniejsi od przeciwnika. Po raz trzeci właściwie. No ale wszystko rozgrywa się w późniejszej fazie rozgrywki. Romi ma już pętlę czasu. Od poziomu 8, grobowiec Lauryka, nanocną scenie Ana, fale mocy Liming, Zeratul z potęgą Nerazimów, więc można powtórzyć umiejętność. Root, unieruchomienie. Ojojoj. Dnouch przetrwał, X-Ray, tyle szczęścia mieć nie będzie. Nanocną wzmocniona Liming dostępna, a Nazebo odpala ducha. Apokalipsa Diablo nie wniosła zbyt wiele, tymczasem widz zamknięty w grobowcu. Popchnął tylko Kopenhagena. Trzy szybkie kile. Zmiażdżeni teraz zawodnicy. Feel the Heat. Malfurion z ukojeniem, Bunkier Blaze'a, żarłoczny duch na Zebo. Mroczna wymiana Mal'Ganis. Ocie choroba, Lauber. Ale tu widać to zgranie drużynowe. Słamgrotta odpala pętlę czasu, od razu jest tam Henning, żeby zrutować Zeratula. Naprawdę mało brakło, by dobić Dynoucha. Schlauber będzie chciał wymienić punkty zdrowia. Mroczna wymiana, dostępna. Nie odpala się, Lauber. Johan? Czy ta mroczna wymiana będzie przydatna, bo Lauber może dostać granat biotyczny od Anny i teoretycznie ta wymiana nie będzie wcale taka fantastyczna. O kurde, wlecieli po Kopenhagena. Tylko dalej, to jest brak obrażeń. Nazeba męczony przez Lauryka. Blade robi ile się da. Powoli, stabilnie, nieuchronnie właściwie zbliża się już ten poziom 20. Jak wystakuje rytuał wudu i odpali sobie ten poziom 20 Nazebo ze zwiększonymi obrażeniami, to może być problem dla ekipy Feel the Heat, więc oni chcieliby zyskać przewagę
w early mid game'ie, bo late game teoretycznie będzie należał do Nazebo, a po combo poleciało grobowiec Laoryka, nawet tutaj bunkier Kopenhagen odpala i szybkie ogłuszenie, jest Lauber, będą odwracali pod swoimi strukturami, Blade nie ma punktów zdrowia, brakuje jednak Kerry. Nazebo dalej czyści linię, Chrome i Malfunion robili obozowisko. Chce zrobić widz. Strzałka usuwa efekty unieruchomienia i spowolnienia. No można jak najbardziej skombić trzy postaci. Blade dobrze zamyka w grobowcu jeden cel. X-Ray daje na nowe wzmocnienie dla Ultraliska. Ultralisk wali pełne combo w Henninga albo Chromi, czyli Słam Grottej. Pomoże się po... Oj, Lauber bardzo głęboko. Tymczasem gdy Lauber jest głęboko, to od razu na plecach pojawił się Dynouch. Może się udać zawodnikom Feel the Heat. No właśnie, może, tylko trzeba najpierw to wszystko elegancko wykorzystać. Diablo na plecach pinguje, widzi, że chciałby wsparcia. Blade tymczasem ogłuszony. Niech Blade zatrzymuje. A Kopenhagen ogłuszony. Jaki wynik, Radicus? Masz centralnie na ekranie. 2-0 dla fanklubu Laubera. Blade ma znowu problemy z połączeniem. Kiedyś czytałem jakiś artykuł, że w Polsce jest lepszy internet niż w Niemczech. Ale nie wiem, czy to prawda. Może to prawda. Mi internet działa, Blade'owi nie. Akurat niefortunnie też na ten bardzo ważny mecz dla Feel the Heat. No to jest nieprzyjemne, bo on też rozkojarzy. Ci może takie właśnie lagi czy problemy. Jeżeli Blade nie potrafi opanować swojego umysłu i cały czas myśli o tym, że o, mam lagi, zamiast skupić się na gierce. Taktyczna pauza. Nie wydaje mi się, żeby to była taktyczna pauza. Siemaneczko Biała Anioł, witam Pike, siemaneczko. Chociaż oglądałem jakiś wywiad z zawodnikami starej złotej piątki z Virtus Pro. I chyba Pasza wspominał, że czasami pauzowali gry, żeby wybić przeciwnika z tego rytmu, gdy nie mogli wygrać rundy w CS-a, to wtedy gdzieś pauzowali na chwilę i właśnie niektórych zawodników mocno to wybija z rytmu, z tej koncentracji, jaką skupiają na grze. Chwilę się rozkojarzą, no i później już nie idzie tak dobrze zbudować ten sam poziom skupienia. Boże, te tanki męczą Laubera za wszelką cenę. Na nowe wzmocnienie dostaje Ultralisk. X-Ray spanikował, bo był zamknięty w zombie wallu. Ukojenie Malfuriona wykorzystane. Ładny granat betyczny, szybko zresetowana Chrome. I pamiętajmy, że lodowy blok mógł odpalić, ale nie odpalił Słam Grotta. Wid tymczasem na 75 punktach pancerza. Znowu na Zebo miażdży R-ką przeciwnika. Niesamowite. Taj robi co chce tym żarłocznym duchem. Ojej. Nie ma na razie jakiegoś wielkiego zachwytu Zeratulem od Dnoucha.
Ale to dlatego, że przeciwnik nie daje mu okazji. Ciężko zabić Mal'Ganisa z Zeratulowi, ciężko jest zabić Blaze'a, więc te dwa cele odpadają. Na Zebo im więcej ma staków, tym więcej też posiada punktów zdrowia. Za każdy rytuał wudu dostaje 6 punktów, więc to jest prawie 200. Na Zebo aktualnie ma 5000 punktów zdrowia. Dla porównania, Blaze ma 5200, Mal'Ganis 4800, a Diablo na pełnych stakach 6500. Więc na Zebo jest po prostu mega tankowaty. Mega tankowaty. Vid wystakował szarże, bez 16 jednak ekipa Feel the Heat próbują zgarnąć apteczkę, gdy rywal przejmował punkt, no ale tej apteczki nie wezmą. Blade oblegany ogromną ilością obrażeń. Czasem Lauber bawi się z Witem. Tu ginie nam Blade. No na razie nie ma Feel the Heat odpowiedzi. Pomimo tego, że posiadają Diablo i ten Diablo nie jest łatwym celem do zabicia. Oj, Lauber wymienił punkty zdrowia, ukojenie, postawił apteczkę, Lauber żyje. Henninga będą chcieli zamknąć, Dynouk się zakręcił, Dynouk gdzieś zatańczył z Zeratulem. Teraz dobre wejście Vita. Czeka Dynouk na cooldown umiejętności podstawowych i może jeszcze raz gdzieś tutaj będzie wchodził. Ale próba resetu. Ta próba resetu nieskuteczna. Szybko staza, lodowy blok, są osłony. Wróci tu? Nie, nie wróci już to Zeratul. Ultralis dokończy robotę. Drzemka, wow. W samym czasie co przesunięcie. Mal'Ganis minus 100% heala. Chciałby uśpić przeciwnika Lauber, ale uśpić się nie da. Dobrze, wykajtowany. Mały troll. Ciekawi mnie ile... Ile ma jeszcze zdrowia Leoryk? 5000. No to też mniej niż na Zebo. A czarny kamień dusz? 30% daje do maksymalnej ilości zdrowia. To podejrzewam, że też więcej ma niż Diablo. Grobowiec Leoryka, kontra bunkier Blaze'a, z bunkru wyciągany. Ultralisk obrywa chyba od struktury? Nie. Na szczęście fala stronników przyszła na czas. Kopenhagen martwy. Fanklub Laubera oddaje bardzo cenne kille, a teraz nie odpuści Dyno. Słamgrotta jest martwy. Pytanie, czy Henning przetrwa? Nie przetrwa. Nano wzmocniona Liming. No i sam Tai ucieka za bramę. O! Trzeci kill. Trzeci kill. No to Nightbot blokuje linki. Romi ma przeszywające piaski już z poziomu 20. No niby jest ten na Zebo, jest ta sytuacja 235 staków, więc tylko dobije poziom 20. Fan Club Laubera to od razu na Zebo zyskuje ogromny power spike do obrażeń. Ale trzeba ponownie poukładać te klocki w teamfajcie, bo im się gdzieś rozsypały. I jak tego nie poukładają... Stracili też dolny fort. Nie chcę wychodzić zbyt daleko na Zebo. No i chciałby też wesprzeć drużynę w walce o apteczkę, ale chyba nie trzeba. Chyba nawet nie powinien Fan Club Lobera walczyć przed 20. 20 dobity przez rywala. Ulepszone pogrzebanie Leoryka, nano wzmocnienie Any, fale mocy Liming, bramy piekieł, czyli ten blink od Diablo, gdzie jeszcze w miejscu, w które blinkuje, postawi pieczęć apokalipsy i zapada zmierzch.
Potęga Nerazimów zeruje wszystkie czasy odnowienia umiejętności podstawowych. Tu mógł powielać. O, wejście po Henninga! Henning zaatakowany! Dynouch robi co może! Dynouch szuka resetu i Dynouch ten reset złapał, ale pętla czasu chromi cofa Zeratula i Zeratul też poległ w tym teamfajcie. 20 poziom dla Naze, bo to jest chyba zbyt wiele, żeby mogli tutaj wygrać zawodnicy Feel the Heat. Chociaż Ultralis na nano wzmocnieniu próbuje strzelać, ale te strzały nie dosięgają celu. Ginie Ana, para Leoryx, spada także Diablo, no i Ultralis ostatni, który przetrwał. Five man team wipe. Nazebo teraz jest na buffie. 6600 punktów zdrowia. Diablo 6200, więc Nazebo ma najwięcej punktów zdrowia. O, pomóżcie, pomóżcie. Krzyczy Tai. Chyba już nic nie zrobią zawodnicy Feel the Heat. Czy nic nie zrobią z tym punktem C? O to mi chodzi, że na ten punkt C raczej nie wejdą. Nie grupują się. Wypychają gdzieś linię. Dynouch na Zeratulu. 36 tysięcy obrażeń. Jedna deska tylko. Ale nie zabija doświadczonej ekipy fanklubu Laubera. Protektor 18 minuty plus Nazebo. Na pełnych stakach i 20 poziomie. No ta trucizna miażdży struktury. Mogą powoli oblegać. Nie chcieliby popełnić błędu. Pamiętajmy, że bunkier Blaze'a niedostępny. Lauber wyrzucony. Grobowiec Leoryka spalony na próżno. Blade nie trafił. Cały czas do przodu. Cały czas do przodu. Małymi kroczkami. Ale ta twierdza nie utrzyma się już dłużej. Trygła wzbity do połowy. Lauber podrzuca sobie kogo chce. Lauber przerzucony. Blade zmniejsza obrażenia przeciwnikowi. No jest ta jeszcze szansa, żeby gdzieś Blade pozmniejszał obrażenia, ale jak Blade ginie, to tych obrażeń już zmniejszyć się nie da. Zombie wall na Zebo, Ultralis nawet troszeczkę oberwał zaraz te zombie wallowe na Zebo. Zombie z walla na Zebo się wykopią, no i Kors spada. Nie widzę tutaj już ratunku dla ekipy Feel the Heat. Henning, ostatni, który... nie. Nie ginie Henning. To jest 3-0, to jest GG, well played. Fanklub Leobera pokonuje Feel the Heat. 3-0, GG.